Chwała Bogu. Chwała Bogu. Jesteście gotowi? Amen. Aleluja. Głośnie jakoś tak amen. Tak amen. Amen. Wszyscy gotowi? Amen. Prawa strona powie. Macie, no, tak, prawa strona, moja lewa. Jesteście gotowi? Amen. Środek? Amen. Moja prawa? Amen. Super. Wiecie, niezależnie od tego, co się dzieje, jak się dzieje i dlaczego się dzieje, powinniśmy być gotowi, by wielbić Boga. Amen? Powinniśmy być gotowi, aby mieć z Nim społeczność, zbliżać się do Niego, oddawać Mu chwałę i też tym zachęcać innych. Wiecie co, powiem Wam takie świadectwo. W tygodniu byliśmy urodziny i mam powody, żeby być zmęczony i ponury przez to. Wiecie, jak jesteście zmęczeni, to język na wierzchu, nic się nie chce. I kiedy przyjechaliśmy do naszej rodziny, szwagierka mówi, jak to robisz, że jesteś zawsze uśmiechnięty? Zawsze pozytywnie nastawiony. Wiecie, ja powiedziałem, no bo taki już jestem, nie? Ale kiedy jechaliśmy do domu, zacząłem myśleć o tym. To nie jest prawda, że taki już jestem. Jestem tak jak każdy. Ale to, że ufam Bogu, to, że wiem, że On jest ze mną, to, że wiem, że kiedy modlę się, Panie, dodaj mi sił, bo Ty jesteś moją siłą, to Amen. Działa. Alleluja. Także bądźmy gotowi zawsze oddać chwałę Amen. Temu, który stworzył niebo i ziemię Alleluja. I grom i wiatry są Mu posłuszne. Amen? Amen. Ty stworzyłeś niebo, Ty stworzyłeś ziemię, grom i wiatry są posłuszne Ci. Ty stworzyłeś niebo, Ty stworzyłeś ziemię, grom i wiatry są posłuszne Ci. Dlatego całym sercem Ciebie wielbię. Całym sercem wielbię Cię. Całym sercem wielbię Cię. Mocą swą zdrawiasz, miłością swą uwalniasz, słowem swoim stwarzasz to, co chcesz. Mocą swą zdrawiasz, miłością swą uwalniasz, słowem swoim stwarzasz to, co chcesz. Aleluja. Dlatego całym sercem wielbię Ciebie, Panie. Całym sercem wielbię Cię. Całym sercem wielbię Cię. Prawdziwym jesteś Bogiem, nikt nie dorówna Tobie, majestat Twój na wieki trwa. Prawdziwym jesteś Bogiem, nikt nie dorówna Tobie, majestat Twój na wieki trwa. Aleluja, aleluja, chwalmy Pana. Całym sercem wielbię Cię. Całym sercem wielbię Cię. Halleluja. Całym sercem, Panie. Całym sercem wielbię Cię. Halleluja. Całym sercem wielbię Cię. Zaśpiewajmy od początku. Ty stworzyłeś niebo, Ty stworzyłeś ziemię, grom i wiatry są posłuszne Ci. Ty stworzyłeś niebo, Ty stworzyłeś ziemię, grom i wiatry są posłuszne Ci. Całym sercem wielbię Cię. Całym sercem wielbię Cię.
uwielbię Cię. Mocą swą uzdrawiasz, miłością swą uwalniasz, słowem swoim stwarzasz to, co chcesz. Mocą swą uzdrawiasz, miłością swą uwalniasz, słowem swoim stwarzasz to, co chcesz. Alleluja, alleluja. Całym sercem wielbię Cię. Wielbię Ciebie, Panie. Całym sercem wielbię Cię. Wielbię Ciebie, Panie. Prawdziwym jesteś Bogiem, nikt nie dorówna Tobie. Majestat Twój na wieki trwa. Prawdziwym jesteś Bogiem, nikt nie dorówna Tobie. Majestat Twój na wieki trwa. Halleluja! Całym sercem wielbię Cię. Całym sercem wielbię. Całym sercem wielbię Cię. Całym sercem wielbię Cię. Panie, Ty stworzyłeś ziemię i Ty stworzyłeś niebo. Ty jesteś naszym kochanym, wspaniałym Bogiem, do którego chcemy przychodzić, Boże. Dziękuję Ci z całego serca, Ojcze, za Twoją miłość. Boże, jak cudownie jest spędzać z Tobą czas. Jak cudownie jest przychodzić i mówić Ci o Twoim życiu, Panie. Jakie zmiany Ty dokonujesz, Boże. Bo Ty jesteś Bogiem wszechmocnym. Bo Ty masz moc uwolnić, masz moc uzdrowić, Boże. Nie jest Ci obojętny żaden człowiek, Panie. Jesteś Bogiem cierpliwym, bo pragniesz, aby każdy człowiek przyszedł do Ciebie. I czekasz, Panie, i spoglądasz na nas w swojej miłości. Chcesz mieć z nami społeczność. Raduje się moje serce, Boże, że mogę tu być. Mogę z moimi braćmi, siostrami, przyjaciółmi uwielbiać Ciebie, Panie. To jest wielki przywilej, wielka łaska, Panie. Jesteś tak wspaniałym Bogiem. Dziękuję Ci za wszystko, Boże, co mam od Ciebie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie. Alleluja. Uwielbiajmy naszego Pana. Alleluja, alleluja, Tobie chwała. Alleluja, alleluja, Tobie chwała. Naszych serc niech płynie za miłość, za dobroć, za łaskę Twoją.
Panie, dziękujemy Ci, że jako Kościół możemy dzisiaj stać przed Tobą. Chcemy z radością wykrzyczeć, że jesteś naszym Panem, że jesteś naszym Królem, jedynym Ojcem, wspaniałym, wielkim i cudownym, troskliwym. Ty jesteś ochroną naszą, siłą naszą, schronieniem. Wszystko mamy w Tobie, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć tego wieczoru z głębi naszych serc. Za to, że zgromadziłeś nas tutaj w łasce swojej, dobroci swojej. Że jesteśmy Twoimi dziećmi, dziećmi Boga żywego, potężnego i wszechmogącego. Halleluja! Niech imię Jezus będzie uwielbione i wywyższone z naszych serc. Halleluja, Jezus! Chwała, chwała! Obecność Twoja tak cenna jest, ona przemienia mnie. Mogę do Ciebie podobnym być, dzięki mocy Twej. Obecność Twoja, obecność Twoja tak cenna jest, ona przemienia mnie. Mogę do Ciebie podobnym być, dzięki mocy Twej. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, halleluja. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Obecność Twoja tak cenna jest, ona przemienia mnie. Mogę do Ciebie podobnym być, dzięki mocy Twej. Uwielbiam Cię, halleluja. Uwielbiam Cię, Panie. Uwielbiam Cię, Jezu mój. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Jezu mój. Alleluja, 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 alleluja. Tak, Panie. Uwielbiamy, wywyższamy, Tobie oddajemy chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, że chcesz być obecny w naszym życiu. Chcesz przemieniać nas przez moc Twojego Słowa, przez moc Twojego Ducha. Dziękujemy Ci, Panie. Jesteś godzien czci, godzien chwały. Pan, Pan, wie Król Królów. Wszechmogący, potężny i cudowny. Ale Alleluja, 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 uwielbiam Cię, uwielbiam.
uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Halleluja, Panie, wywyższony bądź. Uwielbiony bądź, Panie, i wywyższony, bo jesteś godzien czci i chwały. Ty jesteś godzien uwielbienia. Ty jesteś naszym bogactwem, Panie. Jesteś Jezu, bez Ciebie nie ma ważnych spraw. Stracony został za mną czas, gdy nie wiedziałem, że jesteś. Zaśpiewajmy od początku. Moim bogactwem jesteś Jezu, bez Ciebie nie ma ważnych spraw. Stracony został za mną czas, gdy nie wiedziałem, że jesteś. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg wszechmogący. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg Wszechmogący. Wyrwałeś mnie z ciemności szpon, szatan już nie ma na mnie rąk. Dziś mogę w mocy Twojej żyć i głosić, jakim jesteś Ty. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg Wszechmogący. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg Wszechmogący. Zasiewaj, wyrwałeś mnie. Wyrwałeś mnie z ciemności szpon, szatan już nie ma na mnie rąk. Halleluja. Dziś mogę w mocy Twojej żyć i głosić, jakim jesteś Ty. A jakim jest? Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg Wszechmogący. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg Wszechmogący. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg Wszechmogący. Jeszcze raz. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, mocny i dobry, Bóg Wszechmogący. Halleluja. Prawdziwie święty, prawdziwie wielki, prawdziwie dobry, Bóg Wszechmogący. Dlatego, Panie, podnosimy swoje ręce, aby Ciebie wielbić. Ty nas odkupiłeś, Panie. Wskazałeś słowem drogę. I codziennie Twój Duch nas prowadzi. Ty chcesz wykonywać w nas swoją pracę. I chcesz przez nas wykonywać swoje dzieła. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Halleluja. Podnoszę ręce, by wielbić Ciebie, Ty odkupiłeś mnie. Wskazałeś słowem drogę, którą mam iść. Codziennie tu.
prowadząc do nieba bram. Uczę się w zaufaniu żyć. Twoje słowo w sercu mieć i iść, iść śladami Twoich stóp, wielbiąc Cię. Podnoszę ręce, by wielbić Ciebie, Ty odkupiłeś mnie. Kazałeś słowem drogę, którą mam iść. Codziennie Duch Twój mnie poucza, prowadząc do nieba bram. Uczę się w zaufaniu żyć. Twoje słowo w sercu mieć i iść, iść śladami Twoich stóp. Twoich stóp, wielbiąc Cię. Śladami Twoich stóp, wielbiąc Cię. Kochani, jest prośba, aby przynieść w modlitwie siostrę Małgosię, ale też Bolka Szybiaka. On pisał w trakcie nabożeństwa. Nie wszystkie komentarze się wyświetlają, ale wielu ludzi prosi o modlitwę. Panie, Ty szedłeś tam przez ziemię, na której postawił Cię Ojciec, i uzdrawiałeś, wyrywałeś, uwalniałeś. Ty zachęcasz nas, byśmy szli Twoimi śladami. Dlatego, Panie, przynosimy Ojcu naszych potrzebujących, Panie. Małgosię, Panie, cokolwiek ona potrzebuje, niech przyjdzie moc Twoja, moc, która uwalnia i uzdrawia, podnosi, odświeża. Wywyższony bądź w tym, Panie. Prosimy Ciebie o tych, którzy piszą w internecie. Proszą o modlitwę, Panie, nawet za oceanu. Prosimy Ciebie, Panie, dotykaj. Panie, ja przynoszę Ci Bolka i jego sprawy. Przynoszę Ci, Panie, naszych przyjaciół Romów w Anglii. Niech Twoja łaska wylewa się do ich domów. Bądź uwielbiony, Panie. Halleluja. Jesteś Bogiem uzdrowienia. Jesteś naszym lekarzem, Panie. Jesteś tym, który ma moc. I nic tej mocy nie może się przeciwstawić. Żadna choroba ani ból. Żadna demoniczna siła, bo Ty jesteś Bogiem. Jesteś Panem i to wyznajemy. I tak wierzymy w naszych sercach, Panie. Śladami Twoich stóp, wielbiąc Cię. Śladami Twoich stóp, wielbiąc Cię. Tak chcemy iść, Panie. Chcemy iść śladami Twoich stóp. Śladami Twoich stóp, wielbiąc Cię. Śladami Twoich stóp, wielbiąc Cię. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź. Ty, który jesteś jedynym Bogiem.
jesteś Bogiem, jedynym Bogiem jesteś Ty, jesteś Ty. Podnoszę ręce w górę, podnoszę ręce wielbiąc Cię, wielbiąc Cię. Jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Bogiem, jedynym Bogiem jesteś Ty, jesteś Ty. Podnoszę ręce w górę, podnoszę ręce wielbiąc Cię, wielbiąc Cię. Panie Jezu, Ciebie chwalę, oddaję Tobie chwałę. Panie Jezu, całym sercem chwalę Ciebie dziś. Panie Jezu, przyjmij chwałę z wdzięcznych naszych serc. Panie Jezu, jesteś Królem, z ogień rozpal w nas. Alleluja, 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 wielbimy Cię, Alleluja, wielbimy Cię, wielbimy Cię, Alleluja. Wszystko, co nam dałeś, za życie, które nam dałeś, za wolność, jaką mamy w Tobie, za moc zbawienia, która się stała naszym udziałem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją drogocenną, świętą krew, którą przelałeś dla naszego zbawienia, dla naszego usprawiedliwienia. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy przyjść przed Twój święty tron, usprawiedliwieni w Tobie, aby uwielbiać i wywyższać Twoje imię. Jedynym jesteś Bogiem, cudownym i wspaniałym. Tobie chwała i cześć należy się, Panie, tylko Tobie, bo nie ma Boga obok Ciebie. Dlatego chcemy śpiewać dzisiaj głośno. Alleluja, chwalimy Ciebie, Panie, wielbimy Ciebie, Panie, bo jedynym jesteś Bogiem, bo dałeś nam życie, bo z radością i wolności możemy dzisiaj stać na tym miejscu. Alleluja, wielbimy Ciebie, Panie. Wielbiamy Cię, Boże. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja. Panie, wielbimy Ciebie.
wywyższamy Ciebie, oddajemy Tobie chwałę, cześć i hołd, bo jesteś godzien, Panie. Alleluja, Jezus. Alleluja, Jezus. Alleluja. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: ja jestem dobrym pasterzem, a moje owce słuchają mojego głosu. Możemy być pewni, jeśli gdzieś się zagubimy, Jezus nas nie zostawi. Pójdzie po tą owieczkę. Nie zostawi, pójdzie ją szukać i przyprowadzi do siebie, aby znowu być z Nim. Bo powiedział: nigdy was nie zostawię. Ja daję wam prawdziwy pokój. Tak powiedział Jezus. Bóg Najwyższy. Najwyższy Bóg. Tylko w Jezusie możemy odnaleźć prawdziwy pokój. Tylko w Jezusie możemy odnaleźć taki głęboki odpoczynek. Mieć z Nim społeczność. Boże, dziękuję Ci z całego serca, że Ty dajesz taki pokój, który jak wypełni serce, to człowiek nie musi się już bać, bo wie, że jest pod Twoją ochroną. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca. Dziękuję Ci i uwielbiam Cię, Boże. Daję Ci wszelką cześć i chwałę, Panie. Dziękuję Ci za pokój, jaki mam w sercu, Panie, że się już nie muszę bać, Panie. Dziękuję Ci za odwagę do wyzwań życiowych, Panie. Dziękuję Ci, że Ty mnie prowadzisz. Dziękuję Ci, że Ty wskazujesz swoją drogę. I dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie, które jest tą naszą pochodnią. Dziękuję Ci, Boże. Bądź wywyższony. Panie, bądź wywyższony. Bądź uwielbiony, Królu Królów. Halleluja, Jezus. Halleluja. 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 Święty jest, święty jest
jeszcze raz zaśpiewaj. Aleluja, aleluja, aleluja. Święty jest, święty jest nasz Bóg. Aleluja. Święty jest nasz Bóg. Halleluja, halleluja. Święty jest, święty jest nasz Bóg. Dajmy Mu chwałę. Halleluja, halleluja. Bogu niosę cześć. Amen. Tam, gdzie święty tron. Bogu niosę cześć. Tam, gdzie święty tron. Serca mego pieśń. Ojcze, Ciebie uwielbiam. Bogu niosę cześć, tam gdzie święty tron. Serca mego pieśń. Ojcze, Ciebie uwielbiam. Błogosławię święte imię Twe. Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Halleluja. Błogosławię święte imię Twe. Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Błogosławię święte imię Twe. Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Bogu niosę cześć. Tam, gdzie święty tron. Serca mego pieśń. Ojcze, Ciebie uwielbiam. Bogu niosę cześć. Tam, gdzie święty tron. Serca mego pieśń. Ojcze, Ciebie uwielbiam. Błogosławię święte imię Twe. Ojcze, Tyś wszechmocny jest. 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 Ciebie przychodzimy, Panie. Tobie chcemy dzisiaj przynieść cześć, dziękczynienie i uwielbienie, bo jesteś tego godzien, bo nie ma Boga obok Ciebie. Jesteś jedynym Bogiem, prawdziwym Bogiem, świętym Bogiem, wszechmogącym Bogiem. Przychodzimy dzisiaj przed Twój święty tron, aby przynieść pieśń radości, pieśń chwały, pieśń uwielbienia i dziękczynienia, aby do Ciebie wyciągać nasze ręce, aby do Ciebie, Panie, wyciągać nasze oczy, wpatrywać się dzisiaj w Ciebie, przychodzić przed Twój święty tron, tam, gdzie chwała, tam, gdzie Twoja moc, tam, gdzie majestat Twój, Panie. Jezu, chwała Tobie, że zasiadasz dziś na tronie obok swego Ojca i dana jest Ci wszelka moc na niebie i na ziemi. To Ty jesteś tym, który ma wszelką władzę i nikt tej władzy Tobie nie jest w stanie odebrać. Panie, dzisiaj całe niebo w podziwie klęka przed Tobą, aby oddać Ci chwałę i cześć. I my, Panie, jako Twoje dzieci, przychodzimy w uwielbieniu i dziękczynieniu z podziwem, przynosząc chwałę i uwielbienie.
wschodzi święty tron, serca mego pieśń, Ojcze, Ciebie uwielbiam. Bogu niosę cześć, tam gdzie święty tron, serca mego pieśń, Ojcze, Ciebie uwielbiam. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Tylko Ty, Jezu. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Tylko Ty. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Tylko Ty. Śpiewamy to z takim zapałem. Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Ale myślę, że ważniejsze od tego, by śpiewać z zapałem, jest, to było w naszych sercach. Cokolwiek się dzieje, Ojcze, Ty jesteś wszechmocny. Amen. Jesteś wszechmocny. W Tobie jest moja nadzieja. To u Ciebie mogę znaleźć pokój. Ojcze, jesteś wszechmocny. Ja żyję w ten sposób, wiedząc, że mam wszechmocnego Ojca. Amen. Amen. Halleluja. Błogosławiony. Bądź Boże Wszechmogący. Błogosławiony. Błogosławiony. Bądź Stworzycielu nieba i ziemi. Błogosławiony. Błogosławiony. Bądź Ty, który byłeś. Który jesteś. Który jesteś. I który przyjdziesz. Który przyjdziesz. Błogosławiony bądź. Halleluja. Dajmy Mu chwałę. Halleluja. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. I ostatni raz. Błogosławię święte imię Twe, Ojcze, Tyś wszechmocny jest. Halleluja. Wszechmocny jest nasz Pan, wszechmogący jest nasz Pan. Potężny jest nasz Bóg. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Pawełku, wyłącz odsłuch. Halleluja. Widzicie? Paweł w tej chwili bez żadnego problemu wyłącza odsłuch. Doświadczył mocy niewłaściwego wyłączenia odsłuchu i teraz już wie. Wojtek, kontynuuj. Albo powtórz to, co rano, plus data. Plus data. Tak Eddie mówi, powtórz to, co było w ten. Ja tak się zastanowiłem, no szczerze to tylko miałem zarys, resztę powiedziałem nie wiem jak. Ale szczerze wam powiem, że żeby tak było w naszym życiu, bo tam jest napisane, że nie myślcie o tym, co będziecie mówić, bo ja będę mówił za was. Aby to się działo, aby to naprawdę wtedy mówi serce. Serce przemienione tak, jak to było przed chwilą powiedziane. Wiecie, tak się zastanawialiśmy z żoną, jak nasze dziecko zareaguje, bo że chcieliśmy je tutaj wziąć i to się zmieniło. Nie wiem, ale ona taka nie jest, ona wczoraj ucieka, ona się tego... Ja myślę, że kiedy jest obecność
Ducha Świętego czy coś, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Natomiast co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o poście. Odebrałem, odczuwałem i to się okazuje, że nie tylko ja, żeby kontynuować to, co było. Data? Początek może być, ja wiem, że są osoby, które już to robią, więc to się nie skończyło, ale daty nie ustalę, początkowe, ja myślę, że jak najszybciej, może być dzisiaj, jutro, kiedy chcecie. A końcowa data, nie ustalę jej. Ona niech trwa cały czas. I po co ten post? Wiem, że nie można nic od Boga osiągnąć. Nie w tym kierunku to robię, czy chcę, czy cokolwiek, żebyśmy mieli świadomość. Ale jakby to, że pokazać mu, że naprawdę to poważnie do tego podchodzimy i zrobić cokolwiek jest w naszych sercach, a coś otwiera. Daje nam łaskę i słuchajcie, nie czujcie się, że nie jesteście do czegoś potrzebni, bo jeżeli tak będziemy dawać te kroki, to nie będzie miejsca na to, żeby ktoś się nie czuł niepotrzebny. Przede wszystkim ten post jest po to, żeby odebrać, żeby się jego wola tutaj wypełniła. To jest raz. Dwa, żeby okazał tą łaskę. Łaskę na to miejsce, na te miejscowości, na Czechy czy cokolwiek, ale również później, to już według jego woli. Trzy, o jedność, żeby to wszystko łączył, ale przede wszystkim, że to Jezus jest najważniejszy. Nie chcę postu, który będzie o człowieku. Z góry podkreślam. Jezus Chrystus. To, co On ma, to, co On chce, ja wiem, że to się łączy, ale więcej razy jest często z tego, co my chcemy, co jest, a tutaj chcę, żeby po prostu tak to odbieram. Jezus Chrystus, po prostu. Bo wierzę, że On wszystko inne nam da. A coś dał i daje i nie traćmy tego. Dlatego kto odbierze, bardzo chętnie niech dołącza. Jeżeli ktoś nie czuje, niech się nie czuje pokrzywdzony czy cokolwiek. To nie jest tak. Ten, kto odbierze, każdy może dołączyć. Każdy to może robić. Tam dziewczyny z tyłu siedzą. Ja bym chciał was widzieć, kiedy jak się modlicie, bo się bardzo pięknie modlicie, wiecie? I to również jest pod post. Każdego z was Bóg widzi. Jako jedność zróbmy to, te kroki. Do przodu, nie do tyłu. Także jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę do mnie się zgłaszać. Tak to z pastorem jakoś dostałem zgodę. Nie jako, że tu kimś jestem. Zwykły taki jak wy. Macie pomysły? Dawać. Wszystko na chwałę Jezusa. Wszystko na chwałę Jezusa. Zostawmy wszystko inne, naprawdę. On się zatroszczy. Ja nie mówię, że będzie łatwo. Ja nie mówię, że będzie pięknie i przyjemnie, bo może trzeba będzie coś ponieść. Ale to wtedy zrobimy z radością, którą daje tylko On z góry. Z góry to powstaje. I tak, aby nas nic nie zatrzymywało. Idźmy i róbmy. Dla Jezusa Chrystusa. Ktoś ma pomysły, są, jeszcze mam więcej, coś odbieram. Będę się z tym później też z pastorem rozmawiał czy coś. Ale jeżeli ktoś coś ma, nie zatrzymujcie tego. Bo jak powiedziałem o poście, okazało się, że dwie osoby to samo odebrały, tak? Niech to miejsce jest święte, bo ja wierzę, że ono może tu być. Może to miejsce być takie, że jeżeli tu wejdzie ktokolwiek, ale również my, to się nie ostoi. Grzech się nie ostoi w jego tym. Amen. Chwała Bogu. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że nie ma początku. Już teraz możemy zacząć. Więc jeśli technicznie, Wojtek, czy ty chciałbyś listę jakąś, żeby wiedzieć, kto jest w poście? Okej, żeby się spotkać wspólnie. Zgłaszajcie się do Wojtka. On sobie stworzy taką listę i będziecie mogli się też razem spotkać, czy pomodlić, czy porozmawiać, czy wesprzeć, bo to jest ważne, aby post był kontynuowany, wzbudzany. Post, modlitwa. Agnieszka zajmuje się modlitwą. Też jeśli macie jakieś sprawy do modlitwy, to przychodźcie do niej, żeby były poruszone. Amen. Dzisiaj nie przedstawiałem, ja cały czas się
zatrzymuję, żeby przedstawić osoby, które w naszym zborze są, tak powiem, funkcyjne, tak? Albo inaczej niosą jakiś ciężar, jakąś odpowiedzialność, bo chciałbym, żeby... Zostawcie dzieci, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Aleluja. Bo chcę bardzo, aby zbór był w całości, żebyśmy mogli, jak się to wszystko zakończy, te wszystkie ograniczenia i te różne takie rzeczy, żebyśmy mogli pomodlić się też o tych, którzy niosą ciężar odpowiedzialności za wiele rzeczy. Bo wiecie, u nas w kościołach bardzo, bardzo jakby przekręcono znaczenie słowa lider. Ja jestem takiego zdania. Lider to ktoś, jestem liderem, teraz wszyscy mnie słuchajcie. Ale to nie jest prawda. Lider to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny. Lider to nie jest ktoś, kto narzuca, tylko to jest ktoś, kto prowadzi. To nie jest ktoś, kto błyszczy i chce być uwielbiany, podziwiany i doceniany, tylko lider to jest ktoś, kto w cichości niesie różne ciężary. I kiedy rano mówiłem o mężczyznach, kiedy rano mówiłem o braciach, którzy podjęli się pewnych wyzwań, którzy wzrastają, którzy właśnie odbierają od Boga, tak jak Wojtek sprawę postu, jak Paweł sprawę uwielbienia, to jest też ktoś między nami, kto jest cichy. To nawet, wiecie, kiedy otrzymał propozycję, by wejść do Rady Zboru, on mówi, ale to nie musi być jakieś formalne i tak dalej. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś nawet wiedział. I takim kimś jest Jarek. Skromny. I wiecie, kiedy przedłożyłem propozycję, aby dwóch braci podjęło decyzję, czy chcą wejść do Rady Zboru, to wiecie, jaka była ich postawa? Jeden wskazywał na drugiego. Nie dlatego, że uciekali od odpowiedzialności, ale przemawiała przez to pokora. I chęć, by nie rywalizowania, ale wspierania brata. I ja dziękuję, że Bóg dał takich braci. Jest Daniel, który wspiera w cichości, z daleka, z zagranicy, ale jest zawsze. I jest gotów, by wspierać. Jest gotów, by się modlić, zauważa pewne rzeczy, rozmawiamy i proponuje. I to dzieje się nie na forum, nie w światłach reflektorów, nie dlatego, że mamy coś do ukrycia, ale dlatego, że żaden z moich braci nie chce błyszczeć. Nie chce być, ja jestem kimś, ale chcę Bogu służyć i to jest cudowne. Ja wiecie, jak chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu za braci. Amen? Chwała Bogu. Halleluja. Oczywiście, jak najmniej można się po mnie spodziewać, że sióstr by mnie docenił. Doceniam siostry. Kocham wszystkie siostry. Jesteście kochane, cudowne i bez sióstr Kościół by nie funkcjonował. Bez waszej chęci działania, choćby zachęcania, czy promowania czegoś, czy po prostu bycia. I to jest cudowne, siostry. Dziękuję wam, że macie wspaniałe spojrzenie na wiele rzeczy i chęć odpowiedzialności, tak jak Agnieszka przyjęła odpowiedzialność, by prowadzić modlitwę, by zachęcać ludzi i by być, by zostawiać dzieci wieczorem we wtorki i przychodzić, będąc odpowiedzialną za modlitwę. To jest niesamowite. I w ogóle dziękuję za to, że tak jest. Tak w zasadzie przedstawiłem, kto jest kim, ale przyjdzie taki moment, kiedy będziemy razem, kiedy zawołam wszystkich braci i siostry, bo jeszcze Terenia, która niesie odpowiedzialność, jakby gdzieś tam między siostrami prowadzić dialog i zachęcać do modlitwy. I też mówię, 16:30 w czwartek, w ten czwartek, tutaj spotkanie kobiet. Bądźcie siostry, módlcie się, bądźcie błogosławieństwem dla siebie i błogosławieństwem dla zboru. A teraz wszyscy możemy być błogosławieństwem dla zboru poprzez ofiarę. Amen? Więc ktoś zbiera ofiarę? Moja żona? No nie. Naprawdę. Wszyscy mogą, tak jest. Ja nie wiem, czy kobieta może w kościele zbierać pieniądze. Jak to widzicie? Dla zboru może, tak jest. Halleluja. Wiecie, to jest niesamowite, ta zima jest strasznie długa. Pierwszy raz w historii palimy w centralnym od tej porze roku. Oby w lipcu nie było trzeba, nie? Chwała Bogu.
We wtorek modlitwa, tak Agnieszko? Tak. We wtorek modlitwa, w środę nabożeństwo normalne i tak dalej. Post, post od już, od zaraz. Jeśli chcecie, po prostu poświęcajcie jakiś jeden dzień w tygodniu, żeby pościć, żeby po prostu oddać ten czas, tak jak Wojtek zachęcał, by wzrastał zbór Chrystusa, wzrastał zbór w poznanie Boga. No i jeszcze o jednej rzeczy myślmy i módlmy się. Może pośćmy też, żeby była możliwa agapę wspólna, tak? Żeby można było wspólnie pojeść, spotkać się, zrobić o jakiś bogracz albo coś, usiąść, posiedzieć cały dzień, pół dnia, nie? Do Janeczki pojechać. Janeczka mówi, że jeszcze ma pół pola śniegu. Jakbyście potrzebowali śniegu gdzieś, to do Janeczki można skoczyć. Ona ma. Wystarczy. A Bogu. Już wszystko mamy, tak? Jakiś ruch dzieci. Dzieci poszły, ojejku. Szkoda. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy te dzieci tak się ruszają w rytm uwielbienia, podśpiewują, nawet słychać jakieś tam słowka powtarzają, to jest niesamowite, kiedy patrzysz, te dzieci są takie bezkompromisowe w tym. I to byłoby cudowne, jakbyśmy my byli też tacy bezkompromisowi. Zostawili to, że jesteśmy tacy ważni, tacy już dorośli, tacy dystyngowani i oddali Bogu chwałę, tacy nadzy. Oczywiście w ubraniach, ale tacy nadzy duszą, duchem. Błogosławieni, ubodzy w duchu. I to nie chodzi o taką ubogość, że jesteś nikim, niczym, tylko błogosławieni, którzy zostawiają wszystko i przychodzą do Boga i mówią, Panie, w Tobie teraz się chcemy zanurzyć. Wiecie, Bożą wolą dla nas jest pokój. Bóg powiedział, zostaliście powołani do pokoju, a nie do niedoli. I bardzo często zastanawiamy się, jak ten Boży pokój osiągnąć. W jaki sposób dojść do tego, żeby pokój był w nas. Wiecie, ja znam doskonale stan, kiedy jest w nas niepokój. I to nie wiadomo czego wymieniać. Wystarczy pójść do lekarza. No tak czy nie? Wystarczy pójść do lekarza i już się zaczyna droga niepokoju. O. Przychodzę do lekarza, a lekarz mówi... Chciałem powiedzieć kawał. Przychodzę do lekarza, a lekarz też chory, nie? Dzisiaj jest tak, że przychodzisz do lekarza, a lekarz online. No, tak to już jest. Ale przychodzę do lekarza, a lekarz mówi, o proszę pana, to zaniedbane, to, takie konsekwencje, już się zaczynasz tak trochę niepokoić. Tak? Różne są niepokoje. Przychodzi wypłata na konto i już masz niepokój, nie? Dzwoni pani ze szkoły jako rodzic, już masz niepokój, nie? Jarek, halleluja, dzięki Bogu za dzieci. Chwała Bogu, bierzesz gazetę i już masz niepokój, nie? Włączasz telewizor i nic innego nie czuć, tylko niepokój. No bo tak niestety jest. Ale Bóg mówi, nie jesteście powołani do niepokoju. Nie jesteście powołani do niedoli. Ale jesteście powołani do pokoju. Jesteście powołani do tego, aby wami rządził pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie zrozumienie. I dzisiaj zajmiemy się pewnym sposobami osiągnięcia Bożego pokoju. I od razu mówię, to nie jest panaceum, to nie jest wszystko. To jest jakaś jedna część osiągania pokoju w Bogu. Ale wierzę, że bardzo ważna. Wierzę, że aby osiągnąć pokój w Bogu, my potrzebujemy poczynić pewne kroki i niejednokrotnie są to kroki zmian w naszym życiu. Zmian w naszym myśleniu, zmian w naszym postępowaniu, zmian w naszym odbieraniu tego, co dookoła nas jest. I będę czytał z tłumaczenia Nowego Przymierza, pastora Zaręby, dlatego, że ten język jest taki bardziej współczesny, bardziej może zrozumiały w naszej mowie takiej, jakiej na co dzień używamy.
I drugi list Piotra, pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze, dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Zobaczcie, ten fragment mówi, że łaska i pokój stają się udziałem naszym ze względu na poznanie Boga i Chrystusa. A skąd wiadomo, że On nas obdarzył czymkolwiek? No, skąd wiesz, że Bóg cię obdarzył czymkolwiek? Wiesz, ci, którzy są naszymi adwersarzami w rozmowie, którzy żyją na co dzień normalnym swoim życiem i ty powiesz, Bóg mnie obdarzył pracą, mam finanse na to, żeby żyć, Bóg mnie obdarzył braćmi, siostrami, on ci powie, no tak, przecież po pracę poszłaś albo poszedłeś, zaniosłeś papiery. Jeśli masz dobrą pracę i jakąś na stanowisku, to bardzo często jest to wynikiem tego, że masz wykształcenie albo plecy. I można po prostu skontrować to. Bo zauważ, Władzia na przykład jest wychowawcą w przedszkolu, uczy dzieci. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no, tak się złożyło? Nie. Dlatego, że ma wykształcenie. Robiła w szkołę, wysoką szkołę, tak po czesku się mówi, tak jakoś tak po naszemu tam. I tak dalej. Zdobyła kwalifikacje, aby to robić. Więc ktoś może powiedzieć, ja też mam i wcale Bóg mi do tego nie był potrzebny. Musimy porozmawiać na poziomie, jak to jest w naszych relacjach z ludźmi i jak podchodzi do tego świat dookoła. A teraz, mam pieniądze na to, żeby zapłacić moje rachunki i jeszcze odkładam, a ktoś mówi, ja też mam, wcale tego Boga nie potrzebuję, ponieważ chodzisz do pracy tak jak ty. Jestem zapobiegliwa czy zapobiegliwy i potrafię sobie załatwić lepsze stanowisko i wydębić premię. Więc Bóg mi do tego nie jest potrzebny, jest mi do tego potrzebna moja gęba, mój intelekt i moja elokwencja. Ale ja mam siłę, aby co niedzielę iść do kościoła. A ten ktoś powie, nauczyli mnie, ja też chodzę co niedzielę do kościoła. To taka tradycja, tak to już jest. I będzie bez przerwy kontra do tego i my nie znajdziemy argumentów. No bo jeśli zaczniesz myśleć tak jak ten człowiek, żeby na tym poziomie odpowiedzieć, nie znajdziesz argumentów, bo powiesz, rzeczywiście, mama mnie pilnowała. Chodziłem do szkoły, zdobyłam zawód, wykształciłem się, jestem specjalistą, jestem inżynierem, więc pracuję jako kierownik gdzieś tam. Gdybym tego nie zrobił, to pracowałbym w szłopacie w tej firmie, w której dzisiaj jestem kierownikiem. I zaczniesz to widzieć w ten sam sposób. Ale Biblia mówi, że Bóg obdarzył nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. I skąd możemy to wiedzieć? I tu jest tajemnica, poprzez poznanie Boga. Wiecie, ja nieraz się zastanawiałem, co ja bym w życiu robił, gdzie bym był, gdyby nie Bóg. Wiecie, ja nie miałem problemu z pracą. Ja pracuję i mam na świadectwach pracy więcej lat przepracowanych, jakbym to tak miał policzyć, niż rzeczywiście przepracowałem. Dlaczego? Dlatego, że czasem pracowałem w dwóch firmach, w trzech firmach naraz. Moje świadectwa pracy się zazębiają, a nawet jest czasami tak, w jednym wypadku, że mam rozwiązanie umowy w jednym miesiącu, a kilka miesięcy później, a kilka miesięcy wcześniej umowę o pracę już w innym miejscu. I mógłbym powiedzieć, umiałem sobie radzić. Podejmowałem wybory, nie bojąc się. Podejmowałem ryzyko, chociaż nie jestem hazardzistą, nie jestem kimś, kto ryzykuje w sposób głupi. Ale podejmuję wyzwania i mógłbym powiedzieć, taki już jestem, taki się urodziłem i to mi daje możliwości. Ale kiedy poznałem, że jest ze mną Bóg, zrozumiałem, że wcale nie musiało tak być. Że po pierwsze mogłem się urodzić
z mniej jakby, tak przepraszam, tak powiem, rozwiniętym intelektem. Na przykład. Spotykam ludzi, którym trzeba wiele razy tłumaczyć jakąś rzecz, żeby zrozumieli, jak ją zrobić. A ja w niektórych przypadkach nie muszę, żeby mi tłumaczono, ja wiem po prostu, jak to zrobić. Nie wiem skąd, ale wiem. Mogło się zdarzyć tak, że urodziłbym się inny i co wtedy? Bóg był ze mną od samego początku. Dlaczego mogę tak powiedzieć? Dlatego, że staram się Go poznawać. Staram się poznawać Jego dobroć i Jego wielkość. Staram się poznawać to, kim On jest i kim On jest dla mnie. Jest moim Ojcem. Jest kimś, kto jest wszechmogący w swoim działaniu. I kiedy czytamy łaska i pokój niech wam się rozmnożą, jest warunek przez poznanie. Wiecie, można mieć plecy, znajomości, wykształcenie i pieniądze, ale czy w tym jest prawdziwy pokój? Czy w tym doświadczamy łaski? Nie. Nagle okazuje się, że to są moje zasługi. Ciężko pracowałem, więc mam. I nie ma w tym oddania Bogu chwały. Wiecie, ktoś mnie kiedyś zapytał, jak to jest? Zbudowałeś dom, nie masz kredytu. Co to zrobiłeś? Tak, no w tym kraju się nie da. A ja wtedy powiedziałem, ciężko pracowałem w 3 firmach naraz, więc mam. I to był mój błąd. Bo nie powiedziałem prawdy. Dlatego, że w tym wszystkim, przez tych cały czas, kiedy budowałem swój dom, Bóg otwierał mi możliwości. Ja modliłem się, Panie, potrzebuję, Panie, potrzebuję, Panie. To opowiadałem wam tą sytuację, pewnie nie, wielu z tych, którym to opowiadałem, już tu nie ma, ale powiem jeszcze raz. Kiedy wykopałem sztychówką fundamenty mojego domu, bo robiłem to własnoręcznie, sznurek, kopałem sztychówką fundamenty i wszyscy się śmiali ze mnie. Teraz za chwilę będzie padać, to ci to wszystko zleje, bo tam, gdzie kopałem, był taka glina, więc jak popada, to wiecie, co się dzieje. To się sypie, zleje, koniec pracy. Ja modliłem się, Panie, proszę, aby nie padało. I padało na ulicy obok. Taka ulica, do której dochodziła moja ulica. 5 domów różnicy. Tam lało, było mokro, ulica płynęła wodą, a na mojej posesji było sucho. A potem, kiedy zalaliśmy te fundamenty, pamiętam, brat ze zboru, z Elimu, był ze mną, tą wielką rurę, w dwójkę żeśmy to robili, z gruszki, zalewaliśmy te fundamenty, zalaliśmy, sąsiad przyszedł, to się obok budował, mówi, nie masz wody, nie? Ja mówię, no nie mam. To wszystko ci popęka, bo beton potrzebuje wody, żeby nie było tego skurczu takiego nagłego, bo ten fundament się rozsypie. Ja mówię, przychodzę do domu, byłem taki zabiegany, zły i tak dalej. Mówię, babcia, módl się, żeby deszcz był. I tak padało, że kiedy przyszedłem na następny dzień, czy za 2 dni na działkę, to moje fundamenty były basenem, stały w wodzie. Sam to zrobiłem? Nie. Boża łaska była. Ja poznałem, że Bóg jest wielki, Bóg jest dobry i potężny. I to była łaska Boża, że mogłem budować ten dom. To była Boża łaska, że otwierały się możliwości. I chciałbym was zachęcić, abyście popatrzyli na swoje osiągnięcia przez pryzmat tego, że jest to Boża łaska. To przez Bożą łaskę zdobyliście wykształcenie, zrobiliście taki certyfikat czy inny, zdobyliście takie możliwości i macie takiego klienta czy takiego szefa. To jest Boża łaska, bo mogło być zupełnie inaczej. Twoja historia życia mogła się potoczyć inaczej. A powiesz, ale ten niewierzący, on ma się lepiej niż ja. A ja ci powiem, Bóg, poznaj Boga. Bóg mówi, moje światło, moje słońce świeci na tych, którzy są moi, na tych, którzy nie są moi. Tak jest napisane. Więc nie zazdrość ludziom, ale ogłaszaj, że dzięki Bożej łasce mają. Wiecie? Kiedy spotkają się z Bogiem, a nie przyjmą Chrystusa wcześniej, to będzie ogromnym obciążeniem dla tych, którzy korzystali z Bożej łaski i nie uwierzyli w nią i nie przyjęli jej, tylko przypisali zasługę sobie. Bo na tym polega sąd. Nie na wyliczaniu ci win, ale na tym, czy przyjąłeś
Jezusa Chrystusa i łaskę z nieba, czy nie. Więc popatrz na swoje życie. Popatrz na swoje życie dzisiaj i zacznij poznawać w nim Boga. Zacznij poznawać Chrystusa w twoim życiu. A łaska i pokój zaczną mieszkać w tobie w taki sposób, że będziesz zadziwiony. Będziesz widzieć rzeczy, które są trudne do rozwiązania. Ale twoje serce nie będzie poruszone jak po wiadomościach telewizyjnych i co to będzie, ale będzie pełne pokoju. Będziesz mieć pokój. Ktoś powie, ty jesteś głupia, masz pokój, ty jesteś głupi, co ty? Popatrz, co się dzieje. Rosjanie są przy Ukrainie. No i dobrze. Zaraz coś przeczytamy odnośnie tego. Zaczniesz mieć pokój. Wiecie, mówię od razu, odrzucam wszystkie wiadomości, które przychodzą, już kasuję. Po prostu nie czytam, bo to są brednie do potęgi, które powodują, że ludzie są w niepokoju. Proroctwa, jak ja czytałem te proroctwa, jakie mi wysyłali, Boże, wiecie, ja sam odbieram od Boga wiele rzeczy, które nie są łatwe, ale to, w jaki sposób jest to przekazywane i podawane, nie powoduje w Bożych dzieciach nadziei, pokoju, tylko niepokój i strach. To skąd to jest proroctwo, które powoduje niepokój i strach? Pytam. Proroctwo od Boga, słowo od Boga, które jest nawet potężne w swoim takim negatywnym przesłaniu, że stanie się katastrofa i tak dalej, niesie za sobą przesłanie pokoju. Ale nie bój się, na przykład jestem z tobą. Płacąc cenę, zyskujesz nagrodę. I tak dalej, a nie straszenie i cudowanie i różne rzeczy, które są bardzo negatywne w skutkach rozłożonych w czasie. Bo kiedy dzisiaj usłyszysz coś, nie przejmiesz się tym. Za jakiś czas usłyszysz coś, nie przejmiesz się tym. Za jakiś czas usłyszysz coś, ale zawsze to się odłoży. To już w pamięci zostaje. To jest dziwna rzecz, że negatywne rzeczy zostają w pamięci. Tak jak twoje zranienia zostają w pamięci. Kto z was pamięta, ile razy dostał od obcych osób, czy od jakichś tam ciotek, wujek czekoladę? Pewnie tak, ale jak, kiedy, od kogo? Nie pamiętamy ani sytuacji. Nie pamiętamy, że ktoś się do nas uśmiechnął, czy powiedział dobre słowo. Po czasie nie pamiętamy. Ale że ktoś nas zranił 45 lat temu, pamiętamy. O, tak. To jest bardzo takie fajne, nie? Niesiemy to przez całe życie. Mamy to w naszym CV. W CV powinna być taka rubryka. Zranienia, które niosę. I jako pracodawca, czytając takie duża litania zranień, nie przyjmuję do pracy. A wiecie dlaczego? Bo będzie problem. W pewnym momencie będzie problem. On wyjdzie prędzej czy później. Więc Bóg nas zachęca, abyśmy poznawali Boga, bo jest dobry. I to, co idzie jako przesłanie od Boga, jest pozytywne, jest dobre. Chociaż mówimy, że jest straszliwym sędzią, sprawiedliwym, że jego wyroki są tak i amen, nieodwołalne, że rozprawi się ze swoimi wrogami. To jest wszystko bardzo trudne. Ale jeśli jesteśmy jego dziećmi, to nas to nie dotyczy. Przejdziemy prześladowania? Przejdziemy prześladowania. Amen. Przejdziemy niedogodności? Przejdziemy. Bóg nas doświadczy? Tak. Będzie z nami. Widzę, że coś się z transmisją dzieje. Wszystko okej. Ale będzie z nami. Łaska i pokój niech wam się rozmnożą przez poznanie tego, który jest prawdziwym Bogiem. I dalej. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I teraz otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który jest, który nas powołał w własnej swojej chwale i wspaniałości. Chcesz odbierać Boży pokój i Bożą łaskę? Poznawaj Boga. Pierwszy list Piotra, 2:2-5. Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. Bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana, gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego,
lecz przed Boga uznanego za wybrany i kosztowny. Wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Mówiłem już o tym przed chwilą, że świat odrzuca Boga, odrzuca Jego działanie. Mówi, przypisuje sobie zasługi tego, że jest kimś. Świat odrzuca Boga, ale Pan ma dla nas właściwe spojrzenie zawarte w swoim słowie. I mówi, jeśli chcecie osiągać pokój, jeśli chcecie, by mój pokój, by Boży pokój rządził w waszych sercach, to zapragnijcie. Czego mamy pragnąć? Niesfałszowanego, tak? Czyli inaczej mówiąc, pragnąć czystego działania Ducha Świętego. Więc aby osiągnąć pokój, to mamy już drugi punkt. Pierwszy to jest poznawać Boga. Poznawać Boga. A drugi, pragnąć niesfałszowanego działania Ducha Świętego. Niepodrobionego. Nie wytworzonego przez jakąś atmosferę, która jest chwilowa, ale poznawać czyste działanie Bożego Ducha. Ponieważ nasz rozwój następuje poprzez zbliżanie się do Boga dzięki Duchowi Świętemu. A czym jest zbliżanie się do Boga? I tak sobie wypisałem. Zbliżanie do Boga rozpoczyna się od postawienia Go na pierwszym miejscu. W całym swoim życiu postawić Boga na pierwszym miejscu. I ja rozumiem, że ten post, jaki Bóg włożył w serce naszego brata, jest postem prowadzącym nas do postawienia Chrystusa w centrum, postawienia Boga na pierwszym miejscu. To będzie owocować pokojem. To będzie owocować pokojem. I dalej. Spędzaj czas z Jego Słowem. Kiedy Bóg obiecywał Jozuemu, że będzie z nim i że przeprowadzi go i da mu w posiadanie obiecaną ziemię, co powiedział? Żeby jego słowo nie oddalało się od jego ust, było w nim. Więc żeby mieć pokój, żeby osiągać pokój Boży, to spędzaj czas ze Słowem. Nie tylko wtedy, kiedy jesteś na nabożeństwie i usługujący przeczyta parę wersetów, ale spędzaj czas ze Słowem sam studiując, sama studiując, czytając i studiując. Dalej. Módl się. Wiecie, Biblia mówi, bez ustanku się módl się. I teraz my się zastanawiamy, jak to ciągle znaleźć czas, żeby klęczeć na kolanach albo mieć rozłożone ręce i się modlić, jak ja teraz muszę prowadzić i tu wajchą zmieniać biegi, albo maszynę jakąś obsługuję w pracy, albo dziecko bawię. Jak mam się modlić, no? Ale wiecie, dla mnie chyba najbardziej efektywna modlitwa jest wtedy, kiedy nie zwracam uwagi na to, co robię, ale po prostu modlę się. Szlifuję jakiś gips i mówię, Panie, dzięki, że jesteś ze mną. Panie, potrzebuję odpowiedzi na te pytania. To jest moja najczęstsza modlitwa. Nie myślisz, że ja stoję, siedzę w kącie na grochu, klęczę i Cię modlę. Nie. Ja żyję normalnym życiem. Każdego dnia. No wiecie, ja nawet jem z moją żoną kolację czy obiad i my się zawsze modlimy przed posiłkiem, ale kiedy jemy, ja bardzo często w mojej głowie zadaję Bogu pytania albo coś mówię, Panie, potrzebuję czegoś. Myślę o czymś, co za chwilę, co jutro będę musiał robić i w tym modlitwie, w tym myśleniu powiem, Panie, ja potrzebuję Ciebie jutro, daj mi mądrość. I odnalazłem w tym jakby takie rzeczywiste przychodzenie do Boga. Rzeczywiste przychodzenie do Boga. Niech się bawią. Pan Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Kto wie, czy nie zapamiętają tego kazania? Prawda? No. Poznawaj Boga dzięki krokom wiary. Biblia mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc poznawaj Boga dzięki krokom wiary.
Modlisz się o coś? Potrzebujesz pracy? Idź. Nie zrażaj się pierwszą porażką. Idź dalej. Pytaj Boga, nie wiem dlaczego nie dostałam, ale wiem, że masz dla mnie to, czego potrzebuję, bo powiedziałeś w swoim słowie, że masz dla mnie wszystko, co jest mi potrzebne do życia. Więc teraz, Boże, potrzebna mi do życia praca. Do pobożności już dałeś mi zbór. Pastora, Wojtka, Biblię w komórce. Rób kroki wiary. A zdziwisz się, jak bardzo Bóg jest z tobą. I dalej. Poznawaj dzięki zaufaniu mimo przeszkód. Coś nie wychodzi? Ufaj dalej. Coś ci mówi, o, to nie, tanio, nie uda się, ufaj dalej. Idź i ufaj dalej. Ufaj mimo to, że dzisiaj coś się ci wydaje nierealne. Pragnij niesfałszowanego działania Ducha Świętego. Tak jak mówiłem rano, kiedy Boże Słowo czytamy, kiedy poznajemy Boże Słowo, kiedy dbamy o to, by było Boże Słowo, Duch Święty zaczyna działać i działać i uruchamia Bożą moc. I my potrzebujemy Bożej mocy. Potrzebujesz Bożej mocy, amen? Potrzebujesz Bożego pokoju. Każdy z nas potrzebuje Bożego pokoju. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do psalmu. Jest pewien psalm, który jest też słowami pieśni, tak? Warownym grodem. Pamiętacie? Taka pieśń była, cara protestancka czy luterańska, nie wiem. Warownym grodem. Psalm 46 to jest ten psalm. To jest psalm, ten psalm jest takim pochwalnym opisem Bożej wielkości, wielkości Boga, która gwarantuje, że zachowując spokój w czasie niedogodnym, w czasie grozy, uzyskujemy pokój. Zobaczcie. Poznawaj Boga, pragnij, ufaj, czyli rób kroki wiary i zachowaj spokój, żeby otrzymać, osiągnąć pokój. Wiecie, kiedy dzieją się rzeczy niedogodne, my często nie zachowujemy spokoju. Potrafimy zareagować w sposób, no niestety tożsamy ze światem, impulsywny. Po prostu zareagujemy. Ale Biblia mówi, zachowajcie spokój, a wtedy Boży pokój wejdzie w was. Wiecie, to jest coś, co gubi nasze relacje. Relacje wewnątrzmałżeńskie, relacje międzyludzkie. Niewłaściwa reakcja, niezachowanie spokoju. I to tak w ludzkim życiu. A teraz patrzcie, jakie to ma przełożenie w duchowym świecie. Kiedy nie zachowujemy spokoju, nie możemy chodzić w Bożym pokoju, bo nie ma dla Niego miejsca. Nie ma kanału, którym On przyjdzie do nas. A Bóg chce, żeby Jego pokój gościł w naszych sercach. To On ma panować w naszych sercach. To On ma nasze serca wypełniać i prowadzić nas i zabezpieczać przed tym, co jest dookoła. Bo kiedy popatrzysz dookoła, to jest groza. Wszystko po kolei. Czy pójdziesz do lekarza, czy włączysz telewizor, czy weźmiesz gazetę, czy pogadasz z sąsiadami, czy zobaczysz za okno, widzisz grozę. Bóg mówi, chcę, by mój pokój królował w was. I przeczytajmy ten psalm od drugiego wersetu. Bóg naszym schronieniem. I też czytam z tłumaczenia pastora Zaręby. Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego nie straszne nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody, góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Jest rzeka,
której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie Najwyższego. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina. Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. Burzą się narody, chwieją się królestwa, gdy On wydaje głos. Rozpływa się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Podejdźcie i przyjrzyjcie się działaniu Pana, jak potężne cuda czyni On na ziemi. Kładzie kres wojną po samej jej krańce, łamie łuki i kruszy włócznie, tarcze pali w ogniu. Wyciszcie się. Poznajcie, że ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Żeby osiągnąć Boży pokój, musisz przyjąć to, jaki jest Bóg. Musisz Go poznawać. Musisz popatrzeć na to, co dzieje się dookoła przez inny pryzmat. To Bóg dokonuje tego, co się dzieje. On zezwala na to. On jest Panem nad tym. Dlatego ja nie muszę się bać. Kto Duch Święty powie mi, teraz jest czas uciekać. A teraz jest czas się przeciwstawić. Teraz jest czas walki, a teraz jest czas wycofania się. Kiedy czytam Biblię, widzę, że Duch Święty jasno i wyraźnie pokazuje Bożym dzieciom. Teraz odejdź. Pan Jezus też, zobaczcie, kiedy napierali na Niego, On odwrócił się i odszedł. Był taki moment, kiedy chcieli Go zrzucić z góry, z urwiska. On nagle się odwrócił i przeszedł między nimi. Ale przyszedł moment, kiedy Go pochwycono w Getsemane i On dokonał dzieła, do jakiego został powołany. Ale też znajdujemy sytuację, że Pan Jezus zobaczył, nie mam tu nic do roboty, nie ma wiary, więc odchodzę. Idę dalej. Duch Święty prowadził go. Czytamy, że kiedy Pan Jezus był poddany chrztowi, tak? Ochrzczony, może tak poprawniej, to kiedy zstąpił na Niego Duch, natychmiast został poprowadzony w miejsce testu, sprawdzenia i zdał ten egzamin. Nie unikał prowadzenia przez Bożego Ducha. I teraz, wiecie, kiedy my jako chrześcijanie, wierzący ludzie, spodziewamy się pewnych następstw historycznych, pewnych wydarzeń, jakie poprzedzą przyjście Pana Jezusa, musimy zobaczyć, że Duch Święty jest z nami i On nas poprowadzi w tym wszystkim. To świat. Ci, którzy nie znają Boga, mają się bać i drżeć. A my mamy oczekiwać. I to jest różnica. To jest niesamowite. Oczekiwać czegoś, co dla świata, dla tych, którzy nie przyjęli Boga, jest straszne. To rewolucyjna myśl jest. Ale cała Biblia jest rewolucyjna. Cała Biblia jest rewolucyjna. Pokazuje, że Bóg jest potężniejszy niż cokolwiek. Potężniejszy niż jakiekolwiek diabelskie pomysły. I wiecie, to, co dzisiaj Wojtek rano mówił, tak niesamowicie ujął to takim stwierdzeniem. Całe piekło jest synchronizowane, aby się przeciwstawiać diabłu. Skoordynowane w swoim działaniu. Żeby przeciwstawić niebu, Panu Jezusowi, przepraszam. Szukałem słowa i widzicie, pomyliłem. Skoordynowane. Kościół musi być skoordynowany, aby przeciwstawić się diabłu. Ale żeby przeciwstawić się diabłu, potrzebujemy Bożego pokoju. I Biblia uczy nas wiele sposobów na osiągnięcie Bożego pokoju. Ja dzisiaj przedstawiłem tylko kilka. Kilka małych, krótkich, ale jakże znaczących sposobów na to, by osiągnąć Boży pokój. By żyć w Bożym pokoju, niezależnie co się dzieje. Młode mamy, wasze dzieci czasem chorują. Mają problemy mniejsze lub większe. I wtedy jesteście zaniepokojone. I to jest naturalne. Ale możecie też w tym zaniepokojeniu, które jest naturalne do matczynej miłości, mieć Boży pokój. I wówczas nie będzie paniki, tylko będzie racjonalne działanie. Bo jeśli jest Boży pokój w twoim sercu i w twoim umyśle, to twoje działanie będzie racjonalne. To wówczas pomyślisz. O, to jest zwykła rzecz i to minie za chwilę. Albo to jest rzecz, z którą muszę pójść do kogoś, kto
jest lekarzem. Wiecie, to jest głupota, nie odrzucać pomoc, bo Bóg działa przez lekarzy również. Łukasz był lekarzem. Apostoł Paweł mówił Tymoteuszowi, ze względu na twoje dolegliwości, jakie masz, żołądka, nie pij już samej wody, bo to ci szkodzi. Tak? Jakieś tam lekarstwo w postaci jakiegoś wina czy czegoś tam miał użyć. Dlaczego? Dlatego, że Boży pokój, on nie prowadzi nas do odrzucania czegoś i o, nie pójdę, bo to, tylko do racjonalnego podejścia. Boży pokój nas utrzymuje w takim stanie naszej świadomości, że jesteśmy w stanie podjąć właściwą decyzję. Mądrą decyzję. Decyzję, która będzie owocowała błogosławieństwem, a nie jakimś rozterką, rozwałką czy niepokojem. I widzicie, kiedyś też to wspomniało mi się, kiedy Agnieszka opowiadała świadectwo, kiedy otrzymali diagnozę jej męża. Oni poszli do Boga, zachowali pokój w swoim sercu i poszli po pomoc do tych, którzy byli wyuczeni w tym zakresie. I popatrzcie, jaki jest owoc. Lekarz nie wiedział, dlaczego coś się skończyło. Bo według jego wiedzy nie powinno się skończyć. Ale według ich wiedzy powinno się skończyć, bo Bóg jest większy. Więc Boży pokój pozwoli im na racjonalne działanie. Racjonalne działanie. Pamiętajmy o tym, kochani, aby dążyć do Bożego pokoju. Aby Boży pokój rozmnażał się w nas. Aby to, Boża łaska, która wpływa w nasze życie, ona się poszerzała, powiększała. Aby Boży pokój opanowywał coraz więcej sfer naszego życia. Bo dzisiaj może w jakiejś sferze mamy pokój, ale w drugiej już nie, może mniej. Ale dążmy do tego, żeby w każdej sferze naszego życia był Boży pokój. W każdej sferze naszego życia był Boży pokój, niezależnie czy widzimy burze, grozy, nie wiem, trzęsienia ziemi, tak jak tu czytaliśmy. Nasz Pan jest naszą warownią, warownym grodem, tak? Nasz Pan jest tym, który jest z nami. I kiedy będziemy to wyznawać w swoim sercu, kiedy będziemy to wyznawać poprzez nasze usta, kiedy będziemy patrzyli na Boga, że to, co mamy w naszym życiu, jest Jego dziełem. On mnie wyposażył, dał mi możliwości. Mogłam się wyuczyć, czy mogłem się wyuczyć? Mogłem zdobyć to, czy tamto? Dzięki temu, że mój Pan był dla mnie łaskawy, był ze mną. To zmieni się absolutnie atmosfera naszego życia. Będziesz czuć Bożą obecność coraz bliżej. A On mówi, zbliżcie się do mnie, zbliżajcie się do mnie. Spędzajcie ze mną czas. Rozmyślajcie o mnie i o moim słowie. Przychodźcie do mnie. Wiecie, przyjść do Pana to jest też przyjść i przynieść swój ciężar. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. Myślicie, że jak to? Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie i ja dobrze. Jak przychodzisz do mnie, to jesteś spracowany i dobra, okej, odfajkowany. Nie. Kiedy jesteś obciążony i spracowany, to masz naturalną tendencję w środku, by to wyrzucić z siebie, by o tym powiedzieć. Więc On mówi, przyjdź do mnie i powiedz. Nie trąb dookoła wszędzie, o, jak mi źle. Ale przyjdź do mnie i powiedz i zostaw to. Panie, jestem obciążony. To jest coś, co mnie dręczy. To jest coś, co jest, powoduje niepokój. A Ty powiedziałeś, że jesteś powołany do pokoju. Ja przychodzę z tym do Ciebie. Ty nie rób jednej rzeczy. Kiedy przychodzisz coś, to nie zabieraj tego z powrotem. Jest takie przysłowie, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Bo kiedy przyjdziesz i dasz Bogu ten swój problem, potem go zabierzesz z powrotem, to będziesz się znowu poniewierał. Przyjdź i zostań. Powiedz, Panie, nie będę się już tym martwić. Nie będę już tego przeżywać. Oczekuję na Twoje rozwiązanie. Oczekuję na Twoje prowadzenie. Niech Twój Duch prowadzi mnie w racjonalnym myśleniu. Niech Twój Duch prowadzi mnie w myśleniu, które płynie z Twojego tronu. Tam czytaliśmy o rzece, która płynie z Bożego tronu. To jest rzeka Bożej obecności. Wiecie, może być tak, że pewnego dnia Duch Święty przyjdzie i bez żadnej wątpliwości będzie to Duch Święty,
i przekona cię, by na przykład nie iść do lekarza, ale zaufać. Ale kolejnego razu może Duch Święty przyjść, bez wątpienia Duch Święty, i powie: pójdź, idź. Chcę w ten sposób zadziałać w twoim życiu. Nie odrzucajcie dwóch z tych alternatyw. Nie można odrzucać. Bóg może uczynić cud, ale może też prowadzić cię poprzez działanie drugiego człowieka. Bądźcie otwarci na prawdziwość Bożego Ducha. Nie na modę taką, czy jakieś przesłania. Ale bądźcie otwarci na niesfałszowane działanie Bożego Ducha. A będziecie mieli pokój i będziecie szczęśliwi w swoim życiu. Będziemy mieli pokój, bo ja również. Przecież wszystko to, co mówię w pierwszym rzędzie, odnosi się do mnie. Będę miał pokój i będę zrównoważony w swoim postępowaniu. I będę wiedział, Bóg mówi: teraz ja uzdrawiam ciebie. Albo teraz daję ci to błogosławieństwo. A innym razem usłyszę: nie, bo twoja droga jest, by przejść to doświadczenie. Ja powiem: halleluja, Panie. Jeśli taka jest twoja wola, to ja mam w tym pokój. Wiecie, jeszcze jedną rzecz wam powiem. Duch Święty będzie ci pokazywał, kiedy doświadczenie, jakie przychodzi, jest wolą piekła. I ono chce cię pokonać. I wtedy da ci argumenty, wtedy da ci autorytet, i wtedy da ci prawdziwe poznanie, i ty przeciwstawisz się, i ty powiesz: dość, ty powiesz: precz w imieniu Jezusa, i to się rozpłynie. Duch Święty będzie dbał o to, byś racjonalnie i we właściwy sposób do sytuacji zareagował. I to nie jest cudowne? I wtedy mamy Boży pokój, wtedy mamy Bożą łaskę, wtedy mamy Boże prowadzenie, wtedy mamy Boże działanie w naszym życiu i możemy powiedzieć: Panie, kimże jestem, że o mnie pamiętasz? Panie, kim jestem, że o mnie pamiętasz? A Duch Święty ci powie, bo Biblia o tym mówi, potwierdzi w twoim sercu: Bożym jesteś dzieckiem, dlatego o tobie pamiętam. Amen? Amen. Powiedz: jestem Bożym dzieckiem. Dlatego mój ojciec o mnie pamięta. Jestem Bożym dzieckiem. Dlatego. On wyposaża mnie pokojem. Dał mi wszystko, co jest mi potrzebne, abym żył. I abym zachował ducha. Dał mi wszystko w imieniu Jezusa. I On cię o mnie troszczy. On jest moim schronieniem. On jest moją radością. On jest moją mocą. On jest moim Bogiem. I w Nim jest moja nadzieja. I nie dam się pokonać strachowi. Ale będę żył pełen pokoju. Bo jest ze mną mój Bóg, który jest moim Ojcem. Halleluja! 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 Bożym pragnieniem dla twojego życia jest, byś żyła w pokoju, byś żył w pokoju. Przyjmij ten pokój. Dokoła będą burze. Czytaliśmy: zawierucha i wrogowie. Ale pokój będzie w tobie mieszkał. Pokój będzie w tobie mieszkał. Będziesz widzieć swoich wrogów. Oni będą stali koło ciebie. Ale ty będziesz miał pokój. Wypełni się psalm, którym jest mowa. Zastawisz stół wobec swoich nieprzyjaciół. Tak będzie. Nie będzie tak, że będziesz nagle, wyjdziesz sobie i zobaczysz: o, oaza, palmy, słoneczko, wodotrysk, rybki, ciepełko, wszystko mam, leżaczek, o, Panie, cudownie mi. Będziesz widzieć zawieruchę, burze piaskowe, wojny, wrogów, będziesz widział demony i strachy, ale twoje serce będzie w pokoju. I spojrzysz na to wszystko i powiesz: Panie, po prostu, Panie, Ty jesteś ze mną. Nie będę się bać. Niech Bóg cię błogosławi. Łaska Pana naszego, społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Niech błogosławi cię Bóg i niech cię strzeże. I niech Jego pokój jest z tobą. Pozdrawiamy tych, którzy są z nami online. Pozdrawiamy Gorzów, Żywiec i wszystkie inne miejsca, z których jesteście z nami.
Niech Bóg wam błogosławi. Amen.